Pozdrawiamy serdecznie z drugiego liceum ogólnokształcącego w Czerwoniaku. Nazywam się Iwona Grajewska-Partyka i uczę języka angielskiego. Ja nazywam się Aneta Skarżyńska i jestem nauczycielem biologii i chemii. Nazywam się Oliwier Olszewski i jestem uczniem drugiej klasy liceum biznesowego. Amelia Grodzka, uczęszczam do klasy drugiej liceum, jestem na profilu medialnym. Jakie profile są dostępne w naszej szkole? Otóż dla ósmoklasistów nasza szkoła przygotowała 4 profile. Profil językowy, profil medialny, biznesowy i nowoczesnych technologii informacyjnych. Czy w szkole są organizowane dla młodzieży wyjścia, wycieczki szkolne? Co możesz powiedzieć? Jak najbardziej są organizowane tego typu rzeczy, między innymi nadchodzący Dzień Dziecka, gdzie będzie organizowana wycieczka, która jest jeszcze tajemnicą. Albo chociażby dni otwarte. Plus, wiadomo, dla pierwszych klas zawsze na początku roku wycieczka integracyjna. Taka tradycja nasza, tak? Dobrze, Oliwier, czy w szkole uczniowie mają możliwość poprawiać się? Tak, jak najbardziej mają taką możliwość. Jedyne, co jest niezbędne do tego, to wyrażenie chęci takiej poprawy. Oczywiście. Amelka, powiedz mi, w szkole funkcjonuje szczęśliwy numerek, tak? Możesz nam coś powiedzieć więcej na ten temat? Oczywiście. Szczęśliwy numerek jest codziennie losowany w dzienniku elektronicznym i osoba, na którą on aktualnie przypada, jest zwolniona z odpowiedzi ustnych oraz niezapowiedzianych kartkówek. Tak jest. Czy uczniowie liceum mają szansę na wyjazd za granicę? Tak, oczywiście. Uczniowie naszego liceum mieli szansę wziąć udział w mobilności zagranicznej w ramach programu Erasmus+. Wyjechali na 2 tygodnie do Portugalii, gdzie chodzili do portugalskiej szkoły, poznawali nowych kolegów, a językiem, za pomocą którego komunikowali się, był język angielski. Także rozwijali swoje umiejętności językowe. Dodatkowo uczniowie mieli możliwość zwiedzenia Portugalii, Bragi, Porto czy Fatimy. Myślę, że taki wyjazd był jak najbardziej udany i zdobyli cenne doświadczenie, już nie wspominając o możliwości poznania nowych kolegów i szlifowania swojego angielskiego. Chciałabym nadmienić, że był to wyjazd współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w związku z czym uczniowie nie ponosili żadnych kosztów z tym związanych, otrzymali nawet kieszonkowe. Także myślę, że zdobyli cenne doświadczenie, poznali nowych kolegów, no i był to wyjazd jak najbardziej udany i pamiątkę na całe życie. Także zapraszamy do liceum.